W dzisiejszym wydaniu zegar odmierzający czas do Światowych Dni Młodzieży. Kierowcy MPK narzekają na egzekwowanie przepisów. Agnieszka odbierze chleb, rozpoczynamy dzień w Krakowie. O tym, że coraz bliżej do Światowych Dni Młodzieży ma przypominać zegar. Wielu krakowianom jednak nie podoba się, że instalacja zawisła na Bazylice Mariackiej. Dodatkowo uchwała zakazuje wieszania tablic LED-owych. Przedsiębiorcy praktykując taką formę reklamy są karani. Dlaczego więc zegar pojawił się na zabytku? Przedstawiciele magistratu nie zdążyli dziś odpowiedzieć na to pytanie. Kierowcy MPK skarżą się, że kontrole prędkości na ulicy Konopnickiej są wykonywane tylko po to, aby obciąć im premię. MPK zastrzega, że na 800 kontroli przez miesiąc wykonali ponad 100 na danym odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 40 km na godzinę. Przedstawiciel miejskiego przewoźnika zaznacza, że kierowcy są karani jedynie za jazdę wbrew przepisom ruchu drogowego. Wojewódzki Urząd Pracy sprawdził, jak radzą sobie absolwenci małopolskich szkół zawodowych z 2013 roku. W najgorszej sytuacji znaleźli się ci, którzy kończyli kierunki turystyczno-gastronomiczne oraz usługowe. Dodatkowo co dziesiąta osoba po zawodówce pracuje bez formalnej umowy. Firmy również w dalszym ciągu chętniej zatrudniają osoby z polecenia. Na takie rozwiązanie decyduje się aż 70% zakładów pracy. Sobotnia przejażdżka rowerem nie skończyła się dobrze dla pewnej kobiety, która zamiast zatrzymać się do kontroli, zignorowała policjantów. Efekt? Wjechała w radiowóz, a później nie reagowała na polecenia funkcjonariuszy. Gdy policjanci chcieli ją wsadzić do radiowozu, w jej obronie stanęli przechodnie. Ostatecznie jednak kobieta trafiła na posterunek. W wydychanym powietrzu miała około promila alkoholu. Po więcej informacji zapraszamy na lovekraków.pl. Tam znajdziecie artykuł m.in. o nowych wiatach przystankowych, które powstaną w naszym mieście. Do zobaczenia jutro.